Więc witam Was w drugiej części, tutaj Mordeczka Tiroka i pokazuję po prostu już drugą część. Więc w drugiej części mamy tutaj ładny samochodzik Opel Vectra C. Tak oto on się prezentuje, felki są, tak jak na każdej, jak w pierwszej części Ci mówiłem. Bardzo ładne tutaj klosze z przodu. Środeczek również też ładny jest i mamy nawet tu w środku mapę, która znajduje się tutaj. Naprawdę mi się podoba ta Vectra. Choć mi się ją przejechać, oto tak silniczek brzmi. Nie ten, bo ten mi tu podjechał i wycofamy sobie widzowie ładnie. I tak brzmi silniczek. Bardzo fajnie, fajnie. To przejedziemy się znowu do Tomasowej, tak jak w pierwszej części. W tej części planuję już wszystkie auta Wam pokazać. A w trzeciej części zobaczycie w sumie, co zrobimy. Mamy mgłę, włączymy sobie przeciwmgielne. Są w tej Vectrze. Tablica na GS, więc tablice się nie zmieniły, takie jakie są. Naprawdę fajne jest auto, nawet wycieraczki mamy tutaj. W środeczku tak się jedzie, no prawie nic nie widać, więc lepiej jedźcie tak, bo później dużo będzie wypadków. Na przykład jak tu. Okej. Okay. Więc sobie już właśnie widzowie ładnie wracamy naszą Vectrą. Światełka sobie już zgasimy. O tak. Długie w sumie tak oświecą. Ładnie, bardzo mi się podobają. No ogólnie ona super wygląda ta Vectra, naprawdę. Będę nią jeździł na pewno, bo mi się mega, mega, mega ona podoba. No, drift też może nią. Tutaj pod spodem jest w miarę dobrze. Oj, szybko. Nie chciałoby mi się czekać. Dobra, to lecę po drugie auto. Więc kolejnym samochodem, jak widzimy, mamy tu Forda Transita. Też bardzo się ładnie on prezentuje. Mamy ładny logo Ford. Nie mogą Transit. Brakorp jakiś. Też się on bardzo dobrze prezentuje, bo nie powiem, że źle. Tu widzimy, mamy Transit. Ale już środek to nie powiecie, że po prostu nie jest dowalony. To jest po prostu było masę siedzenia i robienia tego. Naprawdę. Tempomat nawet mamy tu, widzimy. Dobra, więc przejdziemy się, tym razem nie do Domasławic, tylko tutaj tą drogą, kawałeczkiem DW. Jedziemy na ZSL-y, czyli tutejszych rejestracja. Czy kopa ma? To nie, bo to w sumie jest bus. Ale ma przynajmniej te zawieszenia. Dobra, więc polecimy teraz po kolejny samochodzik. Więc kolejnym samochodem, oto to jest ładna Mazda 6 w wersji sedan. Też bardzo piękna jest, nie powiem, że nie. Felgi są, nie kopaki. Światła są dopracowane i to bardzo. O, tu kościół sobie awansuje. Środek, no taki... taki sobie. No to chodźmy się nią przejechać. Przejdziemy się znowu po DW 205, bo pierwsza część była w miarę długa, przez to, że jeździliśmy do Domasławic. No, kopa ma. Też ma kopa. Sprawdzimy teraz, czy szybko pojedziemy. Oj, te dzwony będziemy musieli z nimi się
No czy stówką polecimy? No raczej nie, bo nie wyhamujemy. No tu 8, 90 byśmy wyciągnęli, ale widzicie, że tu teraz przez ten update jest mega duży ruch. No i po prostu nie ma jak. Oj tam, oj tam. Troszeczkę wyjechałem. Ale dobrze, idziemy po kolejny samochodzik. Kolejnym samochodem, który dodano, to jest Audi A4 wersji sedan, bo raczej nie ma jakiejkolwiek tam hatchback. Felki są, nie kopaki. Mamy tutaj wolne lampy. Przycinki ale nie działają, bo już admin pisał. I takie bardziej zdziwienie, no to mamy rejestrację w szybie, a nie tutaj, bo to jest wersja chyba jakaś amerykańska czy coś, bo jakby musiałaby być kwadratowa. No po prostu kwadratowa rejestracja. No, ale za to mamy tu w szybie rejestrację. No to znowu się przejedźmy tutaj kawałeczkiem DW. Światełka ładne są, no tych przeciwdzielnych już za to nie ma. No jak silnik słyszy się taki sobie, śmieszny w miarę. Stop świeci jak się hamuje, to też jest na plus, bo w niektórych samochodach to nawet nie chce mi świecić. Znaczy jest taka wystawka, że żeby był, ale nie ma. Ale dobrze. Naprawdę super samochodzik, tutaj nie wiadomo czy stóweczką polecimy. No bo to w końcu krótki odcinek. Na 95 nawet poleciliśmy. Które niebezpiecznie, bo nie zauważyliśmy czy coś jedzie. No więc samochód mi się bardzo podoba. Za dużo testu nie będę robił, bo odcinek będzie za długi. Znaczy druga część będzie za druga, tak jak pierwsza. To teraz przejdźmy do samochodu chyba, który jest zrewampowany, bo już wszystkie nowe auta się chyba już skończyły. A, no i bym zapomniał, że tu mamy jeszcze nowy samochód, czyli BMW M5 E39. Jeszcze go nie kupiłem, bo sobie trochę uzbieram tych 200 i wtedy go kupię sobie, żeby nie tracić. No ale też się ładnie widać prezentuje. Środek jest w miarę ładny. A my teraz przejdźmy do tego samochodu, który jest zrewampowany. Samochód, który został zrewampowany i z brzydkiego na ładny, oto to jest nasz Renault Trafic. Bardzo ładnie teraz się prezentuje, w sumie te lampy, wszystko tu. No po prostu no nie ma się do czego zaczepić, tutaj się widać wlewa paliwko. Zobaczmy środek. No, środek też jest ładny. Wiadomo, to są zdjęcia, ale oni tego nie robili. Ale przynajmniej zrobili kształt, jak to powinno wyglądać. Trzy osoby mogą sobie siedzieć jako pasażer dwóch, kierowca jako jeden. Więc się znowu przejedźmy naszą drogą DW205 kawałeczek. Robię tak szybko to wszystko, żeby po prostu nie marnować czasu, bo jeszcze chciałbym wam pokazać nową rzecz, która się stała w Malechówku. I to właśnie zaraz do niej przejdziemy, bo pojedziemy do niej. A na ten czas to Renault Trafic naprawdę fajnie się teraz sprawuje jako samochód, bo tam to się takie, wiecie, tak sobie to wyglądało. No. Więc teraz się przejedziemy do Malechówka, tylko że innym samochodem. Więc rzeczą w Malechówku to jest nowiutki znak na drodze. A już nie pamiętam jaka to była droga. No po prostu tutaj z Karwic w stronę Malechowa mamy nowy znak Malechówko 70. Jak widzimy tak oto. On się tak prezentuje. A tu za to mamy już Malechówko przekreślone i przekreślony znak 70. I teraz jeszcze jedna taka nowiutka rzecz, która jest dodana, to jest po prostu nowe skrzyżowania. Tak ono po prostu wygląda. My sobie pojedziemy w lewo. Naprawdę teraz fajniej to wygląda. Tu sobie ładnie skręcimy.
i sobie zawrócimy tutaj. I przejdziemy się przez Malechówko, to gdzie są już budynki. Bo jak zauważyłem, to chyba zmienili asfalt tej drogi i te dziury, to już wam chyba nagrywałem i wstawiłem, jak się nie mylę. No coś zmieniło się z jasnego na ciemny, tylko że tu ta droga w ogóle prawie że nic nie widać, teraz widać. No i w Malechówku nadal żadnych nowych numerów domu nie ma. Dobra, ja się tu z wami w sumie pożegnam, bo to w sumie chyba tyle z nowych samochodów. Jeśli bym czegoś zapomniał, to po prostu bym dograł w trzeciej części, więc po prostu oczekujcie na trzecią część. No to co, no to ja już się z wami żegnam, no i widzimy się w trzeciej części.